Cześć, witam Was w drugiej części recenzji kamery Deninka. Jest to model DCS 2670L. Kamery zewnętrznej, jak tutaj widzicie. Jak może pamiętacie, w pierwszej części w ubiegłym tygodniu pokazałem Wam unboxing tej kamery. Zapoznaliśmy się z jej parametrami technicznymi, z jej wykonaniem. Dzisiaj, po tygodniu użytkowania, chciałem się z Wami podzielić moimi wrażeniami na temat działania tej kamery, pokazać Wam też. Dostęp do tej kamery za pomocą aplikacji mobilnej, za pomocą przeglądarki internetowej czy też portalu MyDelink, tak żebyście mogli nieco lepiej poznać tą kamerę. Może na początek zaczniemy sobie od aplikacji mobilnej. Aplikacja wygląda w ten sposób. Ja sobie tutaj zrobiłem rzut ekranu mojego telefonu. Uruchamiamy aplikację. I zobaczcie, musimy oczywiście założyć sobie konto na portalu MyDelink, jeżeli chcemy korzystać z zdalnego dostępu do kamery. Aplikacja mobilna oferuje dwa sposoby dostępu do kamery: dostęp zdalny oraz dostęp lokalny. W zależności od tego, czy znajdujecie się w sieci lokalnej w zasięgu waszego Wi-Fi, czy też znajdujecie się gdzieś poza domem. I chcecie mieć dostęp do obrazu z kamery, wówczas korzystamy z odpowiedniej zakładki. Oczywiście musimy sobie najpierw dodać kamerę. Ja mam tutaj już dodaną, nie będę wam tego pokazywał, ponieważ to dość długo trwa. Natomiast sama konfiguracja jest bardzo prosta: po prostu ten konfigurator tutaj dodajemy kamerę, krok po kroku prowadzi nas poprzez poszczególne etapy, i już po chwili kamera jest gotowa do pracy. Z tym, że jedna mała uwaga, jeżeli będziecie konfigurować tą kamerę, pamiętajcie, aby być z telefonem w bliskiej odległości od tej kamery, ponieważ sama konfiguracja odbywa się nie po Wi-Fi, a po Bluetooth. Także dostęp do 10 metrów maksymalnie od kamery, więc o tym pamiętajcie. Po skonfigurowaniu kamery tak naprawdę możemy się już z nią połączyć. Ja teraz jestem w sieci lokalnej, więc próbujemy się połączyć z tą kamerą po lokalnej sieci. I zaraz zobaczycie, jak ta aplikacja wygląda, co oferuje. Aplikacja, jak widzicie tutaj, już uzyskuje dostęp do kamery w tym momencie, jest teraz wczytywanie obrazu. I jak widzicie, możemy sobie w tym momencie na żywo śledzić obraz z kamery. Widać akurat, że kamera teraz pracuje, obraz jest przesyłany na żywo. No i cóż, co możemy sobie tutaj zobaczyć? Mamy pod ekranem 5 tutaj ikon, 5 funkcji. Możemy w pierwszej uruchomić sobie mikrofon, ponieważ, jak pamiętacie, z pierwszej części recenzji kamera wyposażona jest w mikrofon zewnętrzny, czyli możemy słyszeć to, co dzieje się na zewnątrz. Kolejna opcja możemy wykonać screenshot, czyli zrobić zdjęcie tego obrazu, które w tym momencie widzimy na ekranie. Możemy też zapisać ten obraz, zarejestrować go na naszym telefonie, na przykład możemy zmienić rozdzielczość tego ekranu. Jak widzicie do wyboru 480p, 720p 1080p. Jakość obrazu na telefonie naprawdę jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o te nagrania. Tego tutaj na tym spimie nie będzie teraz widać, ponieważ jak widzicie mam, mam zrzut ekranu z telefonu na komputerze i niestety nie mogę ustawić sobie w tej rozdzielczości wszystkich. Natomiast naprawdę ta jakość jest bardzo dobra. No i cóż, ostatnia zakładka tryb Dzień, noc, jak widzicie, mamy na automacie. Możemy sobie też ręcznie wybrać tryb dzienny lub tryb nocny. Jeżeli byśmy sobie teraz, na przykład, obrócili telefon w poziomie, wówczas będziemy mieć ten podgląd obrazu z kamery na pełnym ekranie. Czy możemy sobie coś jeszcze w tej aplikacji ustawić? Oczywiście. Po pierwsze, jeżeli jesteśmy teraz na tej kamerze, możemy sobie przejść do tych funkcji, do ustawień, i jak widzicie, mamy tutaj nagrania które zapisują mi się w tym momencie na karcie SD która jest zamontowana w kamerze. Zobaczcie, jak wygląda tutaj dostęp do tych nagrań. Czy to będzie zdalnie, czy to będzie w sieci lokalnej, czy też właśnie coś zewnętrznej, będzie to wyglądało identycznie i zobaczcie, mamy pogrupowane katalogi według dat, na przykład dzisiejszy i teraz jeżeli z niego wejdziemy, również pogrupowane filmy zapisywane z tej kamery. W godzinach, czyli między 9, 10, 10, 11, tutaj wcześniej, także jest to wszystko tak dość czytelnie pogrupowane. Teraz, jeżeli chcemy, jakaś wejść, sprawdzić, co się działo między godziną 10 a 11, jakie filmy zostały zarejestrowane w moim przypadku po wykryciu ruchu, no to będziemy tutaj mieć całą tą listę filmów i będziemy sobie mogli tutaj każdy z tych filmów przeglądać, otworzyć, zobaczyć, co się w danym momencie wydarzyło. Ok, teraz sobie cofnimy do dalszej funkcji. To jest tyle jeżeli chodzi o ten dostęp do kamery. Mamy też kilka ustawień. Tak naprawdę te ustawienia są bardzo ograniczone. Takie podstawowe rzeczy jak strefa czasowa, właśnie wykrywanie ruchu, wykrywanie dźwięku, ustawienia naszej sieci Wi-Fi, to możemy też sobie z poziomu tej aplikacji właśnie tutaj wykonać, aczkolwiek myślę, że sama konfiguracja będzie dużo prostsza, jeżeli skorzystamy sobie z panelu przeglądarki internetowej, co Wam za chwileczkę pokażę. Co możemy jeszcze zrobić, jeżeli chodzi o aplikację mobilną? Możemy sobie ustawić powiadomienia PUSH, czyli w razie wykrycia ruchu przez kamerę, dostaniemy na telefon powiadomienie, że coś się wydarzyło w monitorowanym obszarze. Także te ustawienia sobie możemy z aplikacji. Jak najbardziej poustawiać, tutaj, jeszcze w głównym menu, na głównej stronie, mamy jeszcze kilka dodatkowych ustawień. Tak naprawdę, są tutaj informacje o aplikacji, dodatkowych aplikacjach Delinka. Mamy właśnie te ustawienia powiadomień PUSH, które wam pokazywałem przed chwileczką. Mamy takie ustawienia, jak na przykład wyciszenie domyślnie głośnik mikrofonu w kamerze, czyli, że aplikacja nam się uruchomi, to uruchomi nam się bez dźwięku, jeżeli takie coś byłoby Wam potrzebne. Ogłoszenia, wiadomości, jakieś, jakieś informacje od Delinka, informacje o nowych funkcjach, sposoby użycia. Tutaj tak naprawdę nic ciekawego nie znajdziemy, tym bardziej, że tutaj mamy już te, takie manuale proste w języku angielskim. Często zadawane pytania, profil i informacje o aplikacji. W tym momencie jest to aplikacja MyDelink w wersji V3812. Drugim sposobem dostępu do naszej kamery, a przede wszystkim do jej konfiguracji, jest dostęp przez przeglądarkę internetową. Oczywiście wpisujemy sobie adres IP kamery i w tym momencie możemy przejść już do jej konfiguracji. Jak widzicie, tutaj w setupie mamy gotowe wizardy, czyli które nas poprowadzą też krok po kroku, jeżeli chodzi o skonfigurowanie odpowiedniej naszej kamery, ale myślę, że warto skorzystać tutaj z tych ustawień ręcznych i samemu sobie oczywiście to jak najlepiej poustawiać. Ustawimy sobie sieć, sieć przewodową, DNS-y, no i przejdźmy sobie teraz może do ustawień obrazu, bo to będzie Was, myślę, interesowało. Co ważne, jeżeli sobie podwiesicie kamerę gdzieś pod sufitem, tak jak w moim przypadku pod balkonem ona sobie tutaj widzi, to musimy odwrócić obraz, czyli musimy kliknąć Mirror i Flip, powłączać, ponieważ domyślnie ten obraz będzie do góry nogami będzie odwrócony. Także o tym pamiętajcie. Tutaj, jak widzicie, ustawiamy sobie balanse, ekspozycję. Możemy zostawić tryb auto, możemy też wybrać z tych trybów, które są dostępne na tej, tej liście. Możemy sobie też oczywiście ręcznie regulować jasność, kontrast, saturację. Także, w zależności od tego, jaki ten obraz będzie Wam się najbardziej podobał, tak możecie sobie go tutaj poustawiać. Kolejna zakładka to są ustawienia audio-video. Ustawiamy sobie tutaj profile. Czy mamy dostępne trzy profile, z których później będziemy sobie korzystać? Ja sobie w pierwszym profilu ustawiłem najwyższą jakość, w drugim jakość 720p i w trzecim jakość SD, także to będziemy, będzie nam potrzebne do późniejszego wysyłania obrazu, właśnie z naszej kamery, na przykład na serwer czy też na maila. Także to Wam zaraz pokażę. Kolejne ustawienie to jest detekcja ruchu. Jeżeli chcecie, żeby kamera zapisywała Wam obraz po wykryciu ruchu, czy to zapisywała na kartę SD, czy też wysyłała na serwer do maila, to ustawiamy sobie to w tym miejscu. Ustalamy sobie punkty, które mają być odczytywane. Czyli jeżeli u mnie tutaj pojawi się ruch na obrębie tej bramki, czy też tutaj na schodach, wówczas następuje nagrywanie. Tutaj jeszcze ustawiamy sobie czułość tego naszego sensora. Jak widzicie ja mam tu ustawione na 20 i myślę, że tutaj w tym przypadku jest to nawet zbyt dużo, ponieważ zdarza się, że wykrywany jest jakiś minimalny ruch, który tak naprawdę nie musiał być nagrywany, więc jeszcze można by tę czułość obniżyć, ale oczywiście tutaj już pozostawiam to w waszej gestii. Kwestia potestowania, poeksperymentowania z tym czujnikiem, z tym obrazem. Z tymi strefami, także tutaj się tym będziecie musieli pobawić. Kolejna rzecz, jeżeli byście chcieli, żeby kamera rozpoczynała nagrywanie po wykryciu dźwięku, to wówczas uruchamiamy sobie detekcję, oczywiście dźwięku, i wówczas po wykryciu odpowiedniego tutaj poziomu dźwięku, kamera również rozpocznie nagrywanie automatyczne. Kolejna zakładka ustawienia daty, czasu, tutaj myślę, że nie ma sensu jakoś komentować. I zakładka chyba najważniejsza, czyli eventy, czyli możliwość wysyłania tych wszystkich zdarzeń, czy to właśnie na serwer FTP, czy też na maila, czy też na kartę, zapisywanie na karcie SD. I teraz tak, w pierwszej kolejności, ja sobie tu ustawiłem zapis do karty SD i możemy sobie też ustawić właśnie zapis do maila, to wypełnić to oczywiście pola lub zapis do FTP. I teraz tak, nie możemy na tej jednej zakładce zaznaczyć oczywiście tych wszystkich rzeczy. Musimy to robić jako dodatkowe eventy. I ja sobie tutaj jak widzicie stworzyłem jako serwer zapis na kartę SD i zapis drugi do serwera FTP w sieci. Kolejna zakładka media. Tutaj też możemy sobie ustawiać rzeczy takie jak zdjęcia, zapis wideo lub też informacje o błędach systemu. Także te rzeczy tutaj też są bardzo istotne, dlatego ja utworzyłem sobie dwa profile, czyli zapis wideo i zapis zdjęć, co zresztą możecie sobie tutaj zobaczyć: nagrywanie i zapisywanie zdjęć. I trzecia zakładka, która tworzy nam właśnie te eventy, czyli łączy nam te dwie pierwsze zakładki. Na przykład, jeżeli chcemy wysłać zdjęcia, filmy, na przykład, czyli rekordy na kartę SD, wówczas, zobaczcie, ja sobie stworzyłem tu taki profil. Czyli sobie karta SD po wykryciu ruchu, w każdy dzień, bo każdej godzinie, mam mi wysłać na kartę SD, mam mi wysłać rekord, czyli nagranie wideo. Nie możemy tej zakładce zaustalić dwóch rzeczy jednocześnie, dlatego też, jak widzieliście, stworzyłem sobie drugi rekord, drugi event, czyli wysyłanie na serwer FTP. I tutaj sobie ustawiłem w tym momencie po wykryciu ruchu, też w każdy dzień. Mamy wysyłać na serwer FTP zdjęcia, ponieważ akurat tutaj nie chciałem wysyłać filmów, wysyłam sobie same zdjęcia. Oczywiście możemy to zmienić, wybrać sobie nagrania, czyli ten rekord, ale tutaj też oczywiście jest to wszystko uzależnione od Was. Także jeżeli chcecie wysyłać zdjęcia na kartę SD na serwer FTP, to wówczas sobie taki event tworzymy. Oczywiście, jeżeli sobie tutaj stworzymy kolejny event, jeżeli chodzi o serwer, na przykład e-mail, i wypełnimy te wszystkie pola, czyli ta, tak jak do poczty, do klienta poczty internetowej, to wówczas będziemy sobie mogli też wysyłać zdjęcia czy też filmy wprost na tego e-maila. Po prostu nam się tutaj pojawi możliwość stworzenia kolejnego eventu, na przykład wysyłanie na maila i wówczas te zdjęcia będą też, czy też filmy wysyłane na adres e-mail. Także jak widzicie, jeżeli chodzi o tą konfigurację, te możliwości kamery są naprawdę bardzo duże i myślę, że to jest duży plus właśnie, jeżeli chodzi o tą kamerę zewnętrzną delinka. No i cóż, tutaj została nam jeszcze karta SD, czyli mamy dostęp do naszych nagrań. Zobaczcie, tak to zostało tutaj poukładane. Może nie jest to jakoś tak bardzo przejrzyście, natomiast jak widzicie mamy tutaj daty, podobnie jak w aplikacji mobilnej. Mamy na przykład filmy z dzisiaj i również są tutaj godziny określone. Nie ma tu przedziału między którą a którą godziną, powiedzmy, że godzina 11, czyli wszystko od 11 do 12 i są zapisane zdjęcia i filmy nam tutaj się zapisują, które możemy sobie potem pobrać na komputer, podglądnąć, zobaczyć sobie na przykład zdjęcie otwórzmy sobie, które zostało wykonane dziś tutaj przed chwilą. Ok, także tak wygląda dostęp do karty SD. Możemy troszkę sobie takie zdjęcia szybko czy filmy usunąć z tej karty. Możemy też sobie tą kartę łatwo sformatować. Także dostęp do zapisanych materiałów, jeżeli chodzi o kartę SD, tak się mniej więcej prezentuje. I to jest tutaj tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe ustawienia. Oczywiście mamy ustawienia też zaawansowane. Tutaj też możemy sobie ustawiać, kiedy ma się kamera przełączać w tryb nocny, przy jakim natężeniu światła, czy mamy wymusić mu tylko korzystanie z trybu dziennego, czy też nocnego, lub też ręcznie sobie ustawić godziny, w jakich ma ta kamera pracować w danym trybie. Także to są takie już dodatkowe ustawienia, jeżeli Was będą interesowały, to też możecie sobie tutaj zaglądnąć. Ustawienia odnośnie samej kamery, zabezpieczeń, hasła administratora także tego Wam teraz nie będę tutaj już pokazywał. To już wszystko pozostawiam Wam do zabawy. No teraz sobie jeszcze przejdźmy do obrazu na żywo, jak to wygląda z poziomu, właśnie przeglądarki internetowej. No i zobaczcie, ja teraz mam ustawiony ten profil drugi, 720p. On tak się tutaj mieści dobrze w oknie, więc sobie z niego korzystam. Natomiast możemy oczywiście wybrać ten profil pierwszy, który Wam pokazywałem w tej rodzicześci Full HD. Tutaj obraz będzie nieco bardziej szczegółowy, nieco większy, ale niestety trzeba będzie go przewijać po ekranie. No i mamy ten tryb trzeci, ten tryb SD, który sobie też tam wybraliśmy w tych ustawieniach. On jest najmniej szczegółowy, także myślę, że z niego tutaj raczej nie ma sensu korzystać. Tym bardziej, że przeważnie jesteśmy właśnie w sieci lokalnej w domu, więc nie ma problemu, jeżeli chodzi o transfer danych. Bez problemu z każdego trybu też możemy się przełączyć na tryb pełnoekranowy, gdzie będziemy mieć podgląd na żywo, na pełnym ekranie z naszej kamery. Kolejne tutaj opcje, zakładki to jest możliwość wykonania zdjęcia, rzutu ekranu, tego co się dzieje właśnie na zewnątrz. Możemy też uruchomić ręczne nagrywanie filmu, zapisać ten film na dysku. Miejsce docelowe wybieramy oczywiście sobie tutaj z tego katalogu. Możemy też uruchomić dźwięk, czyli możemy słuchać tego, co się dzieje na zewnątrz za pomocą mikrofonu w kamerze. Możemy też powiększać lub pomniejszać sobie dany obszar. Zobaczcie sobie, tak to mniej więcej wygląda. Natomiast jedna uwaga odnośnie tego podglądu. Tak to wygląda, jeżeli korzystacie z przeglądarki Explorera, tej Microsoftu, ponieważ jeżeli sobie uruchomicie tę aplikację w jakiejkolwiek przeglądarce OPR, w Firefoxie, w Chromie, to niestety nie ma tych funkcji. Te funkcje praktycznie nam giną. Nie wiem do czego tak się dzieje, ale niestety te funkcje są dostępne tylko z poziomu właśnie przeglądarki Explora. także o tym też pamiętajcie. I mamy jeszcze ustawienia i teraz sobie zobaczcie, co możemy sobie zrobić przez tą stronę www. Możemy sobie zmienić nazwę naszej kamery, możemy sobie włączyć jakieś powiadomienia e-mail, możemy sobie ustawić tryb prywatności, ustawić sobie wykrywanie ruchu, wykrywanie dźwięku, jakiś harmonogram sobie zaprogramować. Możemy też tutaj ustawić taką dość zdolną sprawę, co ma się dziać, jeżeli karta SD się przepełni, czy ma być napisywane najstarsze nagrania, czy ma też się zatrzymać nagrywanie i Zostaniemy powiadomieni, że karta jest pełna. Także, takie podstawowe ustawienia możemy też sobie z tego poziomu wykonać. Także, jak widzicie, funkcjonalność jest bardzo duża. Mamy dostęp za pomocą aplikacji mobilnej, dostęp za pomocą właśnie strony WWW i dostęp za pomocą właśnie przeglądarki internetowej bezpośrednio do ustawień. Jeżeli chodzi o funkcjonalność tej kamery, teraz jeszcze kilka słów na temat jakości nagrań, jakie oferuje kamera DCS 2670 l No i tutaj muszę Wam powiedzieć, że moje uczucia są dość mieszane, ponieważ o ile nagrania dzienne, tak jak widzicie, są tutaj dobrej jakości, szczególnie jeżeli sobie jeszcze podniesiemy rozdzielczość do Full HD, to niestety nagrania nocne według mnie są zbyt słabo doświetlone. Ja przygotowałem Wam tutaj takie zrzut ekranu, jak to wygląda w nocy. I zobaczcie, jak to zdjęcie wygląda. Praktycznie jest ono nieczytelne. Zobaczcie, ten obszar jest w ogóle niepoświetlony. Te najbliższe tutaj elementy są podświetlone jeszcze w miarę. Natomiast tutaj wszystko jest praktycznie ciemne. Wydaje mi się, że może być to jeszcze tutaj przyczyną to, że ta kamera wisi bardzo blisko balkonu. Tutaj gdzieś z tej kawałek balkonu który się nam odbija. Absorbuje troszkę tego światła. I być może przez to te zdjęcia są tak słabo doświetlone. Ja to oczywiście postaram się jeszcze Wam sprawdzić zamontować tę kamerę w jakimś innym miejscu. Także jeżeli będzie Was interesowało ta kwestia, to oczywiście piszcie w komentarzach. Natomiast no według mnie jest to doświetlenie zbyt słabe. Natomiast dużym atutem, jeżeli chodzi o kamerę Delinka, właśnie tą dc 2670 l jest ten szerokokątny obiektyw i teraz też chciałem wam pokazać zdjęcia z kamery, która była zamontowana tutaj wcześniej, kamera, która też bardzo fajnie nagrywała, bardzo dobrej jakości, natomiast posiadała zwykły obiektyw. Zobaczcie, ona wisi dokładnie w tym samym miejscu co teraz ten D-Link. I, i zobaczcie, jaki mamy bardzo mały wycinek powierzchni, która była monitorowana. Jeżeli sobie teraz przełączymy zdjęcie na tego D-Linka, to zobaczcie, tam mieliśmy tylko taki krótki, mały wycinek. Tutaj cały ten obszar jest monitorowany, także różnica jest naprawdę kolosalna, jeżeli chodzi o teren monitorowany. Więc myślę, że jest to jeden z głównych atutów, właśnie jeżeli chodzi o tą. Kamerę. Z mojej strony, na dzisiaj to było wszystko, jeżeli chodzi o kamerę Delinka DCS2670L. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tej kamery, to oczywiście piszcie w komentarzach. Będę się starał, w miarę możliwości, na wszystkie te wasze pytania odpowiadać. No i cóż, jak zwykle proszę Was o subskrypcję kanału, łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!